Ponad 125 tysięcy odtworzeń, czy to możliwe? Tyle uzyskała moja rolka na Facebooku na temat Ściany Płaczu w Jerozolimie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać pewną zależność pomiędzy hejtem, treścią i sposobem docierania do użytkowników. Zobaczcie, jakie tutaj są wyniki. Ponad 126 tysięcy odtworzeń. Zobaczcie, ile tutaj jest komentarzy. Zobaczcie, ile tutaj jest polubień. Ale nade wszystko cieszy mnie to, że dobre treści, które tutaj zamieściłem, one dotarły do tak wielu ludzi. Ale w jaki sposób? Otóż przede wszystkim zaczęło się bardzo ciekawie, bo zaczęły się komentarze pod tym filmem. Włączył się ktoś, kto odsądza o mnie od czci i wiary, bo nie przeczytałem chyba Pisma Świętego dobrze, bo przecież nigdzie nie ma w Piśmie Świętym żadnej wzmianki na temat Ziemi Świętej. Nie istnieje taki termin. Pomyślałem szybko, no ale czy czytała Pani może Księgę Zachariasza, rozdział 2, 16 wiersz? Tam występuje. To prawda, rzadki to termin, ale tam występuje, więc jest to biblijna nazwa. Potem włączył się ktoś, kto próbował walczyć z faktami, z historią i twierdził, że nigdy tam nie było żadnej świątyni jerozolimskiej na tym placu świątynnym, o którym mówiłem, którego to częścią Ściana Płaczu tak zwana jest. No i się zaczęło. Zaczęły się po prostu przepychanki. Zaczął się hejt. Do tego dołączyli się wszyscy ci, którzy widząc koloratkę, natychmiast uznali, ty musisz być gejem, pedofilem, ty musisz mieć niecne zamiary, ty musisz... i tak dalej, i tak dalej. To wszystko napędziło organiczny ruch, który sprawił, że te dobre treści, uważam je za dobre treści, które tam zamieściłem, one sięgnęły po prostu no, niebotycznych rozmiarów. Ale właśnie, okupione to zostało pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, żeby górnolotnie nie zabrzmieć, cierpieniem. No, dla mnie to nie było cierpienie, ale wyobrażam sobie, że kiedy ktoś usłyszałby na swój temat w medium społecznościowym, że jest gejem, pedofilem, że jest głupkiem, że i tak dalej, byłoby to bolesne. Mnie to nie może skraść radości, bo tak się umówiłem z Panem Bogiem i ze sobą. Natomiast to jest jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju nieodłączna cena za to, że chcesz promować dobre treści. Zawsze jak promujesz jakieś dobro, no to cóż, no to zły ma używanie. I ja bym się tutaj nie napinał. No, stawiam taką tezę, że ja lubię hejterów. Przepraszam bardzo, ale ja lubię hejterów. Oni mają ze sobą problem, oni muszą się wyładować gdzieś. Proszę bardzo, jeżeli na moim forum chcą to zrobić, okej, okay. Oczywiście jest pewna granica dobrego smaku, dobrego, no jakby to powiedzieć, dobrego wyglądu, ale generalnie jeśli muszą wyładować swoje frustracje, to jestem bardzo chętny, dlatego że dzięki nim, co tu dużo mówić, osiągi organiczne pewnych postów, które uważam za dobre, po prostu zyskują. Tego filmu w takich odsłonach nie byłoby. Hejterzy mieli używanie, no i dobrze. Niech się bawią. Natomiast jeśli to przyczyniło się do rozprzestrzeniania dobrych treści, to ja jestem w stanie zapłacić tę cenę. Nie wiem jak wy, ale mnie się to podoba. Pozdrawiam serdecznie. Nie bójcie się hejterów. Ksiądz Dariusz Iwański.